Panie Piotrze, dzień dobry. Witam. Oczywiście ja mam pytanie, jak dobrym jest Pan Europejczykiem i w związku z tym, czy uchodźcy będą Panu przeszkadzać w Polsce, czy też nie? Powiem prosto. Ja jestem potomkiem uchodźców, więc trudno, żebym był przeciwko uchodźcom jakimkolwiek. Poza tym cała polityka, że Polska jest przeciwko uchodźcom, jest sztucznie wykreowana. My przyjmujemy uchodźców od lat. Mamy bardzo dużo Ukraińców, mamy bardzo dużo Czeczenów. My jesteśmy akurat tym ośrodkiem, który zawsze przyjmował tutaj uchodźców. Natomiast problem tkwi zupełnie w innym miejscu. Problem tkwi w miejscu, o którym rozmawiamy już bardzo dawno i nie rusza za bardzo do przodu, chociaż teraz zmiany następują. Chodzi o pytanie o sens niektórych ruchów. Mnie się w polityce jedna bardzo podstawowa rzecz nie podoba, że jest wiele rzeczy bez sensu. Jedną z tych bez sensu rzeczy to jest przyjmowanie w ślepo rzeczy, które uszczęśliwią choćby stronę niektórą europejską, a nie myślenie o naszym własnym interesie. W naszym własnym interesie jest przypomnieć wszystkim ludziom w Europie, że pozwoliliśmy się zjednoczyć choćby Niemcom. Byliśmy jednymi z tych, którzy postulowali za zjednoczeniem się Niemiec. Brawo za przypomnienie. Natomiast nikt nie zrobił w stosunku do nas tego gestu. My do dzisiaj się szukamy po całym świecie. Ludzie z kartą Polaka to jest cała rzesza ludzi, którzy chcą tutaj wrócić do kraju. To są uchodźcy, na których nam najbardziej powinno zależeć. Nie dlatego, że chcę innych uchodźców dyskryminować. Tu chodzi o realizm i przede wszystkim rozsądek, ponieważ dzisiaj to są ludzie, to są obywatele, którzy zostali stąd wygnani, wywiezieni, którzy chcą wrócić do swoich korzeni, chcą tu pracować. To jest, wiem, że ci ludzie tu przyjadą, to będzie dla nich szczęście, spełnienie marzeń wszystkich. Będą mogli się tutaj w tym kraju sprawdzać, mówią tym samym językiem, nie będą mieli problemów z asymilacją. Mało tego, będą pracować dla tego kraju. Natomiast uchodźcy, których w tej chwili proponuje nam się przyjąć z Turcji, choćby z obozów, to są ludzie, którzy tam już spędzili jakiś czas. To nie są uchodźcy wojenni przeważnie, tylko to są uchodźcy, którzy spędzili w tych obozach rok czasu w Turcji, wiele miesięcy. Oni tu nie chcą być. Przecież oni do Polski nie chcą. Skąd pan to wie, że nie chcą? A może właśnie chce i tej pracy tutaj w Polsce? Proszę bardzo, i tak będziemy musieli przyjąć. Przyglądajmy się, jak chcą być. Natomiast prawdą też nie, to nie jest do końca prawda. To znaczy, to jest taka półprawda, którą mówię, ponieważ w tej chwili mamy uchodźców z Syrii wielu. Ja znam osobiście, mam kumpli muzułmanów, którzy tutaj są. Z nimi się spotykam. Jedynie poza tym, że świni nie jedzą, to są normalnymi Polakami, którzy tutaj, a część się z tu urodziła, część przyjechała. Nie widzę żadnego zagrożenia z ich strony, natomiast... Jakieś zagrożenie ze strony tych nowych imigrantów, widzi pan? Znaczy, zagrożenie widzę, ponieważ problem polega w bezpieczeństwie, przesiewie tych ludzi. Kiedyś, jak usłyszałem, kto będzie przesiewał tych ludzi, dowiedziałem się, że ponoć będą współpracowały służby Izraela przy tym wszystkim, tak słyszałem. No to doskonałe służby są. Tak, natomiast pytanie zadałem podstawowe. Ilu uchodźców przyjął Izrael? Żadnego. A dlaczego? Ponieważ służby stwierdziły, że nie są w stanie przesiać tych złych od dobrych. I tutaj mówię znowu o zdrowym rozsądku. Gdzie tu rozsądek? Skoro my chcemy się oprzeć na ludziach, którzy mówią, że w swoim kraju nie przyjmują, ponieważ nie są w stanie rozróżnić, czy jest to potencjalny wojownik ISIS, czy to jest prawdziwy uchodźca. Człowiek, który już brał udział w wojnie w Syrii czy w Iraku. Trudno jest im określić. To jest problem. Czy my chcemy takich problemów tutaj? To nie o to chodzi, że ja nie chcę przyjmować uchodźców. Wręcz przeciwnie. Moja rodzina uciekała ze wschodnich terenów w czasie wojny. Uciekali przed mordami, które się odbywały tam na granicach wschodnich. Ja jestem potomkiem uchodźców, więc nie jestem przeciwko, ale jestem za zdrowym rozsądkiem. My potrzebujemy tych uchodźców naszych, bo to jest ten. Jeżeli będziemy przyjmować, obserwujmy. Przecież już przyjęliśmy część tak zwanych chrześcijan, katolickich chyba nawet. Czy ktoś z nich został? Nikt. Wyjechali. O to mi chodzi. Gdzie tu jest zdrowy rozsądek? To się nie udaje. Może przyjadą, zostanie dwóch, trzech. Ja nie mam nic przeciwko temu. Przecież kebab nie kupujemy u Marka, tylko kupujemy u pana, który przyjechał albo z Turcji, albo skądś i on robi dla nas te kebaby. Więc jest już część tych ludzi. Przecież my ich nie atakujemy, nie ma żadnych akcji na nich. To nie jest prawda, że my jesteśmy jacyś strasznie źle nastawieni na uchodźców. Z tym atakowaniem oczywiście to trochę przesada, ale tak czy inaczej klub Kukiza zgłosił referendum. Choćby nawet na Polak na Polaka. Więc no, ale pomysł o referendum wyszedł od was właśnie z klubu Kukiza. Jestem jak najbardziej za referendum. Uważam, jestem tutaj, nie jestem związany z żadną partią. Przyszedłem tu jako obywatel, który jest neutralny, walczy o dobro dla swoich sąsiadów i całej reszty. Po to tu przyszedłem. Nie mam szefa nad sobą. Paweł nie jest moim szefem. Nie mam szefa, tego ktoś mi nic nie może kazać. Ja jestem tutaj, wiem po co i spełniam swój obowiązek, który muszę zrobić. I referendum jest jedyną formą rozmowy z obywatelem. Uważam, że
ten problem powinni rozwiązać obywatele, tak samo jak problemy in vitro i wielu innych rzeczy, ponieważ ten problem dotyka obywateli, to oni będą musieli żyć z tymi ludźmi na osiedlach, będą musieli się z nimi zaprzyjaźnić, bądź z nimi się kłócić, ale z nimi wejść w symbiozę, z nimi się jakoś połączyć, więc najbardziej odpowiednim miejscem tutaj jest dyskusja wśród obywateli, czyli najprostsza rzecz, referendum. Czyli można się spodziewać, że w referendum powie pan tak, jako potomek byłych uchodźców. Wszystko zależy od pytania, jak będzie skonstruowane. Bardzo często się dzieje, że referenda, partie tak interpretują pytania, tak są formułowane pytania, że trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na jakieś pytanie, bo ma 2-3 dna. A czy to nie klub Kukiz 15 ułoży pytania referendum? Nie wiem, czy nam będzie dane układać takie pytania referendalne. Mam nadzieję, że będziemy mogli przynajmniej spojrzeć na te pytania referendalne i mieć, tak jak inne ugrupowania, jakiś głos w tej sprawie, żeby ono nie miało ukrytego jakiegoś dna, że nie można było go interpretować na różne sposoby, jak naszej konstytucji. Natomiast ja jestem, żeby być szczerym, nie wierzę w to, że ci ludzie, którzy pochodzą z Syrii i tak dalej, wielu z tych ludzi tu zostanie. Nie wierzę w to. Ktoś naiwny by tylko w to wierzył. Wystarczy ich zapytać, oni wszyscy jadą do Berlina. U nas nie ma socjala, Polacy sobie ledwo radzą. No to w takim razie po co to referendum, skoro ten problem może być bardzo niski? Po to, żeby rząd zobaczył, co obywatele chcą, bo to jest najważniejsze. Rząd powinien się dowiedzieć, co dokładnie obywatele myślą o tym wszystkim. I referendum jest po to, żeby rządowi uzmysłowić, co myślą obywatele. Ja chętnie też się dowiem. Znam to z rozmów, kiedy jeżdżę po całym kraju i mniej więcej widzę, jakie są nastroje. Natomiast to ludzie powinni zdecydować w referendum, czy chcą takiego napływu. No jakie są te nastroje, jak pan widzi? Są bardzo różne nastroje. Od skrajnych po oczywiście liberalne totalnie, że powinniśmy przyjmować wszystkich. Nie jestem aż tak liberalnie nastawiony, że powinniśmy wszystkich przyjmować, bo to jest jakiś absurd. Zresztą problem w tej chwili Niemców i Europy o tym świadczy, że takie przyjmowanie bez myślenia w ogóle ludzi jakichkolwiek budzi pewne wątpliwości, a przede wszystkim przysparza bardzo wiele problemów i to nie obecnie, ale w długiej perspektywie czasu. Więc ja jestem za rozwagą. Uważam, że jak najszybciej powinniśmy ściągnąć, co kuleje strasznie u nas, zostało, już nawet nie wspomnę, jak mała liczba repatriantów została ściągnięta do kraju przez te wszystkie lata, bo to jest wstyd. Natomiast liczę na to, że repatrianci będą mieli umożliwiony powrót do kraju i mamy piękną grupę uchodźców, prawie 3 miliony na wyspach, w różnych miejscach. To są ludzie, którzy są... No, to nie są repatrianci, to są emigranci zarobkowi. Mówimy o emigrantach, a tamci nie są emigrantami zarobkowymi, w większości są. Ze wschodu? No to są prawdziwi. Nie ze wschodu, mówię o repatriantach, choćby tych, których mamy przyjąć, nie o repatriantach, tylko o uchodźcach. Imigrantach, jak kto woli. Niczym się nie różni większość z nich od naszych, którzy wyjechali w tej chwili, choćby do Anglii, na wyspy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że musimy zadbać o naszych ludzi. Musimy przygotować miejsce, do którego by mogli wrócić. Bo to są ludzie, którzy do nas przyjadą, będą z nami pracować, będą budować tutaj coś. Natomiast no taka jest prawda. Mówię rzeczy, które może nie do końca są poprawne według niektórych liberalnych kręgów, ale prawda jest taka, że przestańmy udawać i robić ściemę i robić głupków z siebie przy okazji z całej reszty, udawać, że tak nie jest. Tak jest. Jeżeli myślicie inaczej, że uważacie, że wszystkich należy przyjąć, nie sprawdzać, bo a i tak sprawdzą, nie interesuje mnie to. To tak nie jest. Zwróćmy się do naszych Polaków. Skoro Niemcy mogły się zjednoczyć i mogli bracia z siostrami się zejść, nie rozumiem, dlaczego nie ma pieniędzy na zejście się naszych rodzin, bo to jest podstawa. Pieniądze na repatriantów z zachodu? No to troszeczkę już jest. Ze wschodu, ja powiedziałem z zachodu? To się przejęzyczyłem, jeżeli już. Repatriantów. Generalnie rozumiem, że jest pan za natomiast powrotem Polaków z zachodu. Mamy też dużo repatriantów i uchodźców bardziej też w innych częściach świata. Jest bardzo dużo w Ameryce Południowej i tak dalej. To się tułamy się tak od czasu wojny, więc... A dużo z tych ludzi, których spotykam, bo jeżdżę po świecie, gram koncerty, dużo podróżuję, spotykam tych Polaków. Wielu z nich chętnie by wróciło. Część z nich już nawet zapomniała, jak do końca mówi po polsku, ale ciągle się czują Polakami wewnątrz i tym bardziej by chcieli wrócić tutaj, żeby choćby... Podsumowując, rozumiem, że woli pan ściągnąć Polaków z zachodu niż tych imigrantów z Bliskiego Wschodu. Jeżeli byśmy o tym rozmawiali, to by było lepsze dla Polski, zdecydowanie. Jeżeli miałbym mówić o tym, co będzie lepsze dla mojego kraju, to tak. Dla mojego kraju to będzie lepiej. Natomiast nie jestem przeciwko oczywiście segregowaniu ludzi, że ci są gorsi, ci lepsi. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o zdrowy rozsądek. Ale referendum będzie dotyczyło tych imigrantów z Bliskiego Wschodu.
Nie wiadomo, nie wiemy jak, czego będzie dotyczyło jeszcze, bo nie jest sformułowane. Natomiast ja mam takie poglądy i nie jestem tutaj, to nie o to chodzi, że mam coś przeciwko tym, tylko realnie myślę, obserwuję to, co tu się dzieje. Przecież już mieliśmy paru tutaj, którzy przyjechali uchodźców, choćby ci, o których wspomniałem, katolickich, którzy uciekli. To jest aż na to oczywiste. W Polsce nie za bardzo chcą zostawać, ponieważ nie ma takich pieniędzy. Oni nawet marudzą, jeżeli w zachodnim jakimś kraju, gdzie jest parę razy więcej od nas pieniędzy dostają, że jest słabo. Więc u nas są... A ci, co do nas przyjadą i zostaną, myślę, że będą zaasymilowanymi, fajnymi ludźmi, jeżeli faktycznie się zaasymilują. I to jest taka moja rada tak naprawdę dla tych ludzi. Asymilujcie się po prostu, jeżeli przyjeżdżajcie tutaj jak najszybciej, a jak nie, to po prostu jedźcie stąd, bo nie dlatego, że ktoś was chce stąd wyrzucić, tylko że nie odnajdziecie się. Ludzie, którzy tu przyjadą i nie będą się chcieli asymilować, będą mieli bardzo trudno w tym kraju. Bardzo trudne przejścia. Południe jest w stanie... My jako Polacy jesteśmy otwarci, zawsze byliśmy, bo się włóczyliśmy też po świecie z różnych powodów. Walczyliśmy za wolność naszą i waszą. Zawsze. I nienawidzę tego, jak świat próbuje nam przyczepić łatkę tych, którzy są przeciwko. To nie o to chodzi. Ja chciałbym tylko, żeby ludzie myśleli zdroworozsądkowo, żeby tutaj tak naprawdę myślano o tym, co się będzie dalej działo, a nie w perspektywie mojej kadencji. Kadencja się skończy, nie interesuje mnie, co dalej będzie się działo. Ale ta kadencja się, panie pośle, panu skończy, a my jako Polacy z tym zostaniemy. Więc liczyłbym na rozsądek wielu ludzi tutaj, żeby z rozsądkiem się podchodziło do tej sprawy emigracji. To nie dlatego, że mam przeciwko komuś jakieś, to tylko... Jestem w tym wypadku osobą, która woli przytomnie myśleć dla dobra własnego kraju. To już nie chodzi o nic innego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. My, Europejczycy, nie uznajemy, że prawo raz ustanowione ma być niezmienione. No, oczywiście. My rozumiemy, że wszystko należy poprawiać, zmieniać i tak dalej. To prawo, ja powiedziałem, że prawo nie jest świętością. Ja mam wrażenie, że ten klub jest bardzo zwarty i silny. Skoro przeszliśmy przez bardzo trudny etap negocjacji koalicyjnych, ustalania list i tak dalej, co było bardzo ciężkim procesem, no to sądzę, że najgorsze za nami i już w związku z tym będzie nam dużo łatwiej zachować tutaj jedność i spójność.